Wystawa Inny Świat prezentuje rzeźbę polską. Cały przekrój rzeźby polskiej przez cały XX wiek i początek XXI wieku. Rzeźby pochodzą z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Na wystawę składa się 24 obiektu 24 artystów, którzy tak naprawdę stanowią kanon rzeźby polskiej w XX wieku i na początku XXI. Rzeźba jest to jedna z głównych dziedzin sztuki, funkcjonująca praktycznie od samego początku powstania sztuki, czyli od sztuki prehistorycznej. Już w jaskiniach ludzie tworzyli rzeźby i potem przez następne wieki stanowiła jeden z głównych dziedzin twórczości ludzkiej. W XX wieku ta sytuacja troszeczkę się komplikuje. Z tych właśnie rzeźb, pomników, które miały taki trwały byt, taki trwały status, często wykonane właśnie były z bardzo trwałych i szlachetnych materiałów, jak kamień, często marmur lub jakiś jeszcze twardszy kamień, też i metal, jak stop metal i brąz. Tak w wieku XX mamy do czynienia z pewnymi zmianami. Jest to związane z nowymi prądami w sztuce, takimi jak awangarda, które wprowadziły do sztuki materiały nietrwałe, materiały zdegradowane, czasami jakby odpady ludzkiej działalności. Znajdujemy się przy trzech rzeźbach, które są najstarszymi obiektami na wystawie, które reprezentują właśnie tą rzeźbę jeszcze przedwojenną i artystów, którzy wtedy właśnie tworzyli. Jednym z takich pereł w ogóle kolekcji orońskiej jest rzeźba Katarzyny Kobro. Co prawda jest to rzeźba z ostatniego okresu jej twórczości, kiedy znów po właśnie tym takim okresie rzeźby abstrakcyjnej powróciła do rzeźby przedstawiającej. Rzeźba, którą widzimy, wykonana została właśnie z brązu i przedstawia akt, który artystka wykonała w gipsie. Dopiero po jej śmierci został on odlany w brązie, w tym takim szlachetniejszym materiale. Jak Państwo widzą, wszystkie te właśnie trzy te rzeźby, o których teraz mówię, zostały właśnie wykonane w brązie, w tym szlachetnym materiale. Czyli pokazuje tą starą proweniencję rzeźby. Wszystkie trzy rzeźby prezentują akt ludzki, czyli mamy do czynienia właśnie z głównym, takim jednym z głównych tematów twórczości rzeźbiarskiej. Z jednej strony akt, z drugiej strony portret, a z innej strony jeszcze mamy do czynienia też z realizacjami pomnikowymi. Tutaj na wystawie właśnie mamy do czynienia z trzema rzeźbami, które prezentują właśnie tą jedną z takich głównych tematów, czyli akt. O akcie Kobro już chwilę mówiliśmy. Jest to rzeźba, którą artystka, do której pozowała córka artystki. Rzeźba, jak widać, ma rozpoznawalne rysy, kształty, ale tak naprawdę znów została poddana takim delikatnym zniekształceniom, deformacjom. Jest to wpływ oczywiście tego, co się w sztuce wtedy działo, czyli wpływ awangardy i taki jakby nakaz nieodwzorowywania dosłownie rzeczywistości, ale jej zniekształcanie, deformowanie albo wyciąganie jakichś prostszych kształtów. Takim artystą, który właśnie poszedł tą ostatnią drogą, czyli sublimował, upraszczał formę, jest August Zamoyski. Co prawda w pierwszym okresie swojej twórczości. Ta rzeźba, którą widzimy na wystawie, ich dwoje, jest właśnie tego przykładem. Artysta August Zamoyski, artysta rzeźbiarz, działał w grupie formistów. To takie ugrupowanie artystów, działające na początku lat 20. XX wieku, do którego należał między innymi Witkiewicz, najbardziej chyba znany z tego grona. Oni właśnie dążyli do
jakby odkrycia, dojścia do jak najprostszej formy. I tu widzimy w tej rzeźbie taką sublimację portretu dwojga kochanków przytulających się, ale gdy tego nie wiemy, gdy patrzymy sobie jakby z zewnątrz na tę rzeźbę, nie do końca na początku wiemy, co to jest. Dominują tutaj takie kształty obłe. Dopiero jakby gdy zapoznamy się z tytułem i obejdziemy rzeźby dookoła, wtedy dostrzegamy właśnie kształty ludzkie, dłonie może nie, bo nie ma takich małych, ale uda, ramiona, plecy, splecione właśnie w jedną taką sublimowaną formę. Trzecia rzeźba z tej właśnie grupy to jest rzeźba Marii Jaremy, artystki głównie działającej w Krakowie, głównie związanej z teatrem, działającej przy teatrze Krikot, i tym przedwojennym, i tym powojennym, działającej w grupie krakowskiej, przedwojennej i tej powojennej. Przede wszystkim znana ona jest z malarstwa i monotypii, które tworzyła, z nich jest najbardziej znana, ale też była rzeźbiarką. Tą rzeźbę, którą widzimy, też podobnie jak z tymi innymi, została ona stworzona przed wojną, w glinie, w gipsie, a dopiero potem odlana właśnie w brązie, w tym takim materiale trwalszym, szlachetnym. I tu mamy do czynienia też z aktem, ale jak Państwo widzą, już przetransponowanym na formy abstrakcyjne. Ciężko tutaj dopatrzeć się jakichś form ludzkich. Zresztą przy samym opisie tej rzeźby mowa jest o tym, że artystka próbowała raczej uchwycić ruch niż kształt. Jesteśmy już w czasie po wojnie. Wiadomo, okres wojny nie służył sztukom. Sztuka wtedy się nie rozwijała. Za to chwilę po wojnie, w latach 50. Działała Anna Dębska, która wykonała taki cykl zwierzaki. Jak widzimy, są to już malutkie formy, bardzo przypominające tak naprawdę kształtem. Mamy żubrzątko i wilczyk. Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te zwierzątka wyglądają troszeczkę jakby ulepione przez dzieci. I to nie jest przypadek, jakby artyści właśnie po tej traumie wojennej chcieli odnaleźć jakby nową świeżość, nową możliwość tak naprawdę tworzenia, i odnaleźli ją w pracach dzieci. Dzieci za pomocą właśnie takiego naiwnego, ale jednocześnie pełnego pozytywnej energii działania potrafią stworzyć, tworzą prace, które inspirują artystów do podobnego podejścia. Artystka była właśnie w 79 roku, ona wyjechała z Polski, wróciła w 95 i założyła w powiecie wyszkowskim taką, z jednej strony park rzeźb, a z drugiej strony też stadniny koni arabskich. Czyli widzimy po prostu tutaj jej umiłowanie do zwierząt, które po prostu przekładała na pracę artystyczną. Jerzy Jarnuszkiewicz, rzeźbiarz, tworzył najpierw rzeźby ekspresjonistyczne, z którego okresu właśnie pochodzi ta rzeźba, a potem od lat 60. rzeźby abstrakcyjne. Ale tu zatrzymamy się właśnie na tym pierwszym okresie. Ekspresjonizm. Jest to tak naprawdę termin pochodzący jeszcze z pierwszej połowy XX wieku, ale artyści następnie też tworzyli w tym duchu. Jednym z takich narzędzi do sztuki ekspresjonistycznej jest deformacja. I na tym przykładzie tej rzeźby, która przedstawia psa konającego albo już martwego, widzimy właśnie tę deformację poprzez wydłużenie niektórych elementów, poprzez wykrzywienie kończyn, poprzez taką też bardzo niespokojną fakturę. Wychudzenie też tego zwierzęcia, czyli posunięcie jakby pewnych, znaczy prowadzenie pewnych deformacji, które mają wzmagać nasze odczucie.
Teraz znajdujemy się przy pracy Władysława Hasiora pod tytułem Czarownik. Władysław Hasior to artysta niekonwencjonalny, który wprowadził wiele zamieszania do sztuki. To, co wspomniałem wcześniej, że artyści w pewnym momencie odkryli nowe materiały tworzenia. Bardzo dobrze to widzimy na pracach Władysława Hasiora, który od końcówki lat 50. porzucił tradycyjne materiały rzeźbiarskie na rzecz właśnie materiałów gotowych, znalezionych, które układał w kompozycje, które w tamtym czasie nie miały jeszcze nazwy. Zyskały potem nazwę asamblaży. Jest to taka forma pomiędzy rzeźbą, bardziej rzeźbą, ale z drugiej strony wisi na ścianie. Więc nie jest to też obrazem, nie jest do końca rzeźbą. Zyskuje to właśnie takie miano asamblażu. I niech Państwo zwrócą uwagę, wykonana została z materiałów, które można znaleźć na jakimś wysypisku, materiałów jakichś już porzuconych, odpadów. Mamy tutaj nadpalone drewno, łańcuch, druty, żarówki. I artysta właśnie z tych różnych takich elementów, takich codziennego użytku, albo już w zasadzie, których przestajemy używać, zaczął konstruować nowe, właśnie konstruować rzeźby. Rzeźby, asamblaże, które zyskiwały nową jakość. Potrafiły w pewien taki bardzo bezpośredni sposób mówić do widza. Widzimy tutaj zwykłe te materiały, ale gdy poznamy tytuł Czarownik, to nagle dostrzegamy dostrzegamy tego czarownika i te zwykłe przedmioty, ready-made, czyli gotowe przedmioty, które tu widzimy, jak na przykład głowa, która jest zrobiona z drzwiczek do pieca, staje się nagle tą postacią. Żarówki stają się jego oczami, druty buchającymi od niego płomieniami, a nadpalone drewno jego ciałem. Znajdujemy się przy pracy Magdaleny Abakanowicz. Magdalena Abakanowicz jest jedną z najbardziej znanych polskich artystek na świecie. Zrobiła ogromną karierę już od lat 60. tak naprawdę. Wtedy, kiedy zaczęła tworzyć takie przestrzenne, miękkie rzeźby z materiału i na jej cześć takie właśnie rzeźby materiałowe zostały nazwane abakanami. Magdalena Abakanowicz, jeden z takich jej materiałów rozpoznawalnych, których tworzy, jest zwykły worek jutowy, tak jak widzimy, posztukowany, poukładany w formę ludzką. Jest to tak naprawdę taka skorupa, już ona jest w środku pusta, jakby skorupa zdjęta z człowieka. Jest to rzeźba pochodząca pod nazwą Tur, pochodząca z cyklu Coexistence. To jest taki cykl tworzony od 70. przez artystkę, w którym przedstawia takie hybrydalne postacie, pół człowieka, pół zwierzęcia. Z tego, co artystka o tym mówiła, to wynikało to z jej fascynacji pierwotnymi kulturami, pierwotnymi wierzeniami, gdzie takie postacie, bogowie, pół ludzie, pół zwierzęta, czyli postacie łączące światy ludzki i świat natury, egzystują. Rzeźba pod tytułem Kain. Jej twórcą jest Mirosław Bałka. Mirosław Bałka jest także obecnie najlepiej rozpoznawalnym artystą na świecie, ale już tworzącym zupełnie w inny sposób. Ta rzeźba, którą widzimy, pochodzi z lat 80., kiedy artysta działał w takiej grupie artystycznej pod nazwą Neue Bierimiennost. I jak widzimy, jest to znów rzeźba wykonana z nietypowego dla rzeźby materiału, czyli z worka jutowego, zszytego, wypchanego, pomalowanego i który został ustawiony jeszcze na takim małym postumenciku. Rzeźba pod tytułem Kain bezpośrednio odnosi nas do historii biblijnej, do historii pierwszego mordercy, Kaina, który zabił swojego brata. Ta historia mroczna została właśnie tutaj oddana poprzez formę rzeźby. Gdy Państwo bliżej się przyjrzą, zobaczą właśnie pewne takie tropy, które mówią o morderstwie,
a także o właśnie tej takiej mrocznej stronie człowieka. Znajdujemy się przy małej ceramicznej rzeźbie wykonanej przez Pawła Althamera, która przedstawia jego samego w taki bardzo realistyczny sposób. Paweł Althamer wywodzi się z takiej sławnej pracowni Grzegorza Kowalskiego, pedagoga, artysty też na krakowskiej ASP, która od nazwiska właśnie tego nauczyciela zyskała nazwę Kowalni. Z niej pochodzi Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra albo Artur Żmijewski, czyli artyści tworzący w nurcie sztuki krytycznej lat 90. Paweł Althamer tworzy też nadal rzeźby przedstawiające samego siebie. Jego dyplom, co bardzo charakterystyczne, jakby podejście jego do rzeźby, wyglądał w ten sposób, że przed komisją egzaminacyjną ustawił siebie oddanego 1:1 w bardzo realistyczny sposób i zostawił film. Na tym filmie było nagrane, jak opuszcza mury uczelni, wsiada do autobusu, jedzie autobusem za miasto, za miastem w przyrodzie już zdejmuje ubranie z siebie i wchodzi jakby w przyrodę, łączy się z tą przyrodą. Czyli widzimy tutaj takie podejście, które uświadamia, że sztuka to nie jest tylko oddanie kształtu, tylko tak naprawdę doświadczenie, że sztuka powinna nas konfrontować z rzeczywistością, do niej zbliżać, a nie tylko służyć do tego, że ją odtwarzamy. Znajdujemy się przy kolejnej pracy z lat 80., co bardzo charakterystyczne. Trudno nazwać to też rzeźbą. Do takiej formy używa się raczej słowa instalacja, gdyż, proszę zwrócić uwagę, składa się to z kilku elementów ze sobą wcale niepowiązanych. Mamy właśnie rzeźbę psa, wykonaną też z materiału bardzo nietrwałego, jak siatka i wosk. Do tego zwykła stara laska i ramka metalowa na ścianie, na której znajduje się tytuł. A ten tytuł to mniej więcej, bo ona jest w języku angielskim, brzmi tak, że kiedy zbierzesz wszystkie swoje łzy, będziesz mógł zbudować bardzo miłe zwierzątko, jeżeli będziesz żył wystarczająco długo. Autorem tej pracy jest Piotr Kurka, który właśnie w latach 80. z innymi artystami, takim jak obecna tutaj też praca Leszka Knaflewskiego, stworzył w Poznaniu grupę Koło Klipsa. Była to grupa artystyczna, która i dystansowała się od tego, co wtedy w latach 80., to wiemy, czas po stanie wojennym, dystansowała się od tej sztuki oficjalnej, ale jednocześnie też nie uczestniczyła w tej sztuce kościelnej, tak zwanej, opozycyjnej. Była to grupa malarzy, którzy przeszli w trzeci wymiar, tak? Zaczęli tworzyć prace przestrzenne i dlatego one mają czasami nazywane są właśnie rzeźbą postmalarską, z tego względu, że też operują troszeczkę innym sposobem, nie formą tak bardzo, ale bardziej metaforą, prawda? Ten tytuł, który przytoczyłem, jest bardzo poetycki i odbiór pracy też taki jest. Nie da się go jednoznacznie wytłumaczyć, ale każdy będzie miał jakieś skojarzenie. Kolejną pracą, przy której się zatrzymujemy, to praca złożona z dwóch rzeźb wykonanych przez Artura Malewskiego pod tytułem Strach przed liczbą 666, czyli liczbą symbolizującą szatana. Składają się na nie znajdujące się w następnej sali hiperrealistyczna rzeźba Karola Darwina, który jest pokryty futrem i tutaj kucającego Befemota, czyli taki antychrześcijańskiego demona. Jest to praca bardzo nasączona różnymi erudycyjnymi takimi odniesieniami, właśnie do okultyzmu, do ezoteryki, ale tak jak autor o niej mówi, ma wyrażać właśnie lęk przed
poznaniem, które czasami może prowadzić na manowce. I on tą rzeźbą, artysta próbuje, albo chciałby wrócić centralne miejsce człowiekowi w stworzeniu, czyli to miejsce, z którego strąciła go nauka Karola Darwina o ewolucji. Rzeźba Befemota, podobnie jak Karol Darwina, została wykonana z taką hiperrealistyczną precyzją, czyli ma imitować zupełnie rzeczywistość, chociaż przedstawia tak naprawdę nieistniejącego rzeczywiście demona, który jest właśnie hybrydą, znów ciało kobiety i głowa kozła ze spiłowanymi rogami. Znajdujemy się przy kolejnej pracy, ważnej na tej wystawie. Jest to rzeźba wykonana przez Marię Pinińską-Bereś pod tytułem Księżniczka Rzet. Maria Pinińska-Bereś weszła do historii sztuki światowej tym, że tak naprawdę jest prekursorką sztuki feministycznej. To ona jako pierwsza w latach 60. i 70. zaczęła podnosić właśnie te kwestie, podnosić kwestie roli płci w świecie. Zaczęła zwracać uwagę na to, że rzeźba siłą rzeczy jest zarezerwowana dla mężczyzny. Dlatego, że wymaga dużej siły, tematy podejmowane też są typowo męskie, więc ona zaczęła się przed tym buntować. Poprzez to, że odrzuciła materiały właśnie te typowo rzeźbiarskie, jak kamień, metal i tak dalej, drewno, i zaczęła tworzyć rzeźby miękkie, rzeźby, czyli zaczęła jakby tworzyć za pomocą igły i nitki, zaczęła szyć rzeźby. Wprowadziła też kolor różowy, kolor właśnie kojarzący się z ciałem, kobiecością, seksem, właśnie taki typowo kobiecy. Tworzyła rzeźby abstrakcyjne, które właśnie kojarzą się właśnie z kobiecością, buduarem. To były szyte takie wielkie poduszki przedstawiające waginy, falusy, ale też one miały za zadanie też w taki ironiczny sposób przedstawić sytuację kobiety ustawianej przez mężczyznę. Znajdujemy się przy małej rzeźbie, która zwraca uwagę szczególnie widzów wystawy. Rzeźba Martyny Świnty pod tytułem Korek do pępka. I tak naprawdę jest to właśnie zaprezentowany jakby w jubilerskim sklepie ekskluzywny przedmiot, który jest tak naprawdę korkiem do pępka. Dosyć przewrotny pomysł, ale odnoszący się do, można powiedzieć, też filozofii tworzenia. Gdyż, prawda, artysta wcześniej, dziesiątki lat temu, ale też i obecnie, uznawany albo często uważa się za twórcę, demiurga, czyli w zasadzie tego, który stwarza, a nie jest tworzony. I tak w taki przewrotny sposób artystka komentuje to w ten sposób, że za pomocą właśnie tego ekskluzywnego przedmiociku, który można nabyć, można zasłonić, zamaskować fakt, że jest się stworzony. Kolejna praca, tym razem najstarsza na tej wystawie, jest to rzeźba świętego Franciszka, która powstała w 1680 roku. Wtedy została w kawałku drewna wyrzeźbiona postać świętego. Ale jak widzimy, została ona zniszczona. Właśnie to jest pytanie. Została ona na pewno zjedzona przez robaki, które żywią się drewnem. Nie wiem, korniki, kołatki, różne one mogą być. I one doprowadziły do jakby destrukcji tej rzeźby. I dopiero w 1985 roku duet artystyczny Leszek Golec i Tatiana Czekalska zatrzymali ten proces niszczenia poprzez robaki.
z rzeźby wyprowadziły się ostatnie właśnie robaki i umieścili tą rzeźbę w galerii, pokazując tak naprawdę fakt, taki no, nie od razu jakby, na który możemy zwrócić uwagę, że i człowiek niszcząc tworzył, bo niszczył, musiał ściąć drzewo, żeby wyrzeźbić rzeźbę, ale też robak niszcząc na swój sposób tworzył. To jest bardzo takie ciekawe jakby odwrócenie trochę perspektywy, prawda? Jakby znów pokazanie, że inne istoty są na równi ważne z nami, co bardzo się też łączy z przesłaniem świętego Franciszka, który właśnie zwierzęta i owady uważał za braci mniejszych. Teraz znajdujemy się przy pracy Bartosza Kokosińskiego, który w przewrotny sposób próbuje pokazać malarstwo. Zresztą sam tytuł, obraz pożerający rzeźbę ogrodową, ma trochę posmak jakiegoś takiego absurdu. Mówi się, że sztuka pożera wszystko i to jest jakby dosłowne tego przedstawienie. Sam artysta jest malarzem, ale od pewnego czasu właśnie tworzy takie prace, które no do końca malarstwem nie są. Co prawda używa właśnie materiałów malarskich, bo widzimy tutaj ramę obrazu, która została wygięta, ale która została też napchana właśnie różnymi tymi rzeźbami ogrodowymi. Pokazuje to troszeczkę kryzys malarstwa, które z jednej strony chciałoby uczestniczyć w życiu rzeczywistości, a nie tylko tworzyć właśnie jakieś wirtualne, odmienne światy, ale właśnie kiedy próbuje tak naprawdę zjednoczyć się z tym światem, powstają właśnie takie niestrawione obrazy. Stoimy przy pracy, nietypowej pracy jak na wystawę rzeźby, gdyż jest to film animowany, stworzony przez Sylwestra Ambroziaka, artystę rzeźbiarza, który już od lat 80. tworzy w takim nurcie nowej ekspresji. On tworzy bardzo charakterystyczne postaci takich człekokształtnych istot, o trochę za dużych głowach, o długich tułowiach, małych kończynach, przypominających właśnie jakąś taką rzeźbę prymitywną. Tutaj widzimy tą postać występującą, jego taką charakterystyczną dla niego rzeźbę, występującą w filmie animowanym, czyli mamy takie trochę przeniesienie rzeźby z rzeczywistości nam doświadczanej w świat wirtualny filmu animowanego. Przed nami rzeźba, kolejna rzeźba autorstwa Mirosława Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej pod tytułem Śnieżka. Ci artyści to duet artystyczny, który od lat 90. tworzy rzeźby wspólnie, posługując się takim stworzonym przez siebie metodą twórczą, które określają za pomocą trzech S, czyli surfing, scanning i sampling. Czyli najpierw przeglądają ikonosferę internetu, sztuki, następnie wybierają, skanują tak jakby, wybierają sobie poszczególne elementy i potem łączą, samplują, czyli łączą w większe całości elementy często sobie przeciwstawne, z różnych źródeł, często łączące właśnie sztukę wysoką ze sztuką niską. Tak tutaj mamy właśnie postać Śnieżki, czyli takiej postaci z bajki, którą też, nie wiem, w kulturze popularnej rozpopularyzował Disney. Ale rzeźba została wykonana w taki sposób, z drobinek szkła, pokryta drobinkami szkła, które świecą, które z kolei mogą się kojarzyć z taką wschodnią, prawosławną filozofią światła.
Stajemy przed pracą Miłosza Flisa pod tytułem Kapsuły, która też z rzeźbą nam się nie kojarzy od razu. Gdyż, tak jak widzimy, są to takie rury, trochę przypominające obiektywy aparatów, umieszczone na różnych wysokościach. Z daleka dostrzegamy światła i zachęca nas to do podejścia. Warto do nich zajrzeć, gdyż tam właśnie za szkłami powiększającymi i przy pomocy odpowiednio ustawionych luster został wykreowany zupełnie taki imaginacyjny, baśniowy świat za pomocą różnych materiałów, jak futro, malutkie postacie. Został właśnie wykreowany taki bajkowy świat. Jedna z najmłodszych rzeźb na wystawie, rzeźba pochodząca z 2014 roku, autorstwa Michaliny Bigaj, pod tytułem Kochając naturę, Diana. Jak widzimy, rzeźba aż do złudzenia przypominająca rzeczywistość. Jest to autoportret artystki, która na kolanach trzyma bajkową postać jelonka Bambi. Tytuł dużo nam może wskazywać. Kochając naturę, Diana. Czyli widzimy, że jest to taka rzeźba, która ma mówić o naszym kontakcie z naturą, z przyrodą. Diana to postać mitologiczna, bogini natury, dzikich łowów, dzikiej przyrody, która właśnie jako swój atrybut miała jelonka. Tutaj ten jelonek został przedstawiony za pomocą takiej disneyowskiej postaci jelonka Bambi. I tu właśnie artystka zadaje pytanie, jaki jest nasz kontakt z przyrodą? Czy czasami nie jest on zapośredniczony za pomocą kultury, mediów, filmów? Kiedy mieliśmy ostatni raz kontakt ze zwierzęciem dzikim? Współcześnie w naszej cywilizacji ten kontakt jest coraz rzadszy i coraz mniej prawdziwy. Stoimy przed pracą Wojciecha Zasadniego pod tytułem Bomber. Praca ta pochodzi z jego cyklu Okładki i w tym cyklu odwołuje się artysta do okładek czasopism wysokonakładowych, w których pojawiają się różne obrazy dotyczące naszych współczesnych problemów politycznych, gospodarczych. On ich nie ocenia, tylko po prostu jakby zapożycza i trochę korzystając z kiczu i takiego pastiszu tworzy, co warto też podkreślić, w technice snycerki, czyli takiej szlachetnej technice rzeźbienia w drewnie, gdyż to co widzimy nie jest z plastiku, jak na pierwszy rzut oka wygląda, ale jest wykonane właśnie płaskorzeźbione w drewnie, następnie polichromowane. Jest to bardzo szlachetna technika, która umożliwia przetrwanie tego przez wieki. Na przykład w tej technice został wykonany ołtarz Wita Stwosza. Czyli mamy tutaj taki kontrast między tym, co ulotne, codzienne, które zostało utrwalone, to co miało ma trwać przez chwilę, zostało utrwalone na wieki. Stoimy przy pracy Anny Siekierskiej, Zwyczajne, Niezwyczajne. I tak jak widzimy, jest to instalacja dźwiękowo-świetlna. Z prowizorycznego kurnika dobiegają odgłosy gdakania i dziobania kur. Jest miłe światełko, które jakby tworzy klimacik. Czyli artystka za pomocą tej pracy, Zwyczajne, Niezwyczajne, zwraca naszą uwagę na kury. Artystka w tekście do wystawy tłumaczy. Podejście do zwierząt, jak do rzeczy, jest dziś na porządku dziennym. Podejście do zwierząt, jak do zwierząt, jest nadzwyczajne. Dlaczego? Dlaczego w życiu codziennym zapominamy o tym, że zwierzęta czują, myślą, potrzebują? Kury? Ich życie? Kurnik? Nic nadzwyczajnego?
Tutaj kury reprezentują zwierzęta hodowlane, które odegrały i wciąż odgrywają być może najważniejszą rolę w życiu ludzkości, oddając nam swoje życie. Wystawa Inny Świat, jak sam tytuł wskazuje, zabrała nas w inny świat, świat rzeźby polskiej, który, jak wydaje mi się, udało nam się zaprezentować, ewoluował przez cały XX wiek i początek XX wieku. Widzieliśmy różne podejścia, różne tematy podejmowane przez artystów i często tak naprawdę takim spajającym tą całą wystawę tematem jest poszukiwanie albo umiejętność odkrycia tytułowego innego świata.